Witam serdecznie, Patrycja Sosnowska, House Tipster, a ze mną pani Aleksandra z firmy Utar Project. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Witam. Pani Aleksandro, proszę opowiedzieć nam coś więcej na temat waszej firmy. Firma nazywa się Utar Project. Tak naprawdę to jest projekt. Jest to polska marka i tworzą go dwie osoby. Powstał, ponieważ chcieliśmy przedstawić drewno w innej, nowej odsłonie. Tworzymy dość nowatorskie obrazy, które są realizowane zawsze na zamówienie klienta. Takiego klienta, który ceni sobie unikalność i oryginalność. Te projekty są bardzo różne, mają przeróżne kształty, formy. Natomiast to, co jest taką cechą bardzo charakterystyczną, to to, że zawsze są w przekroju słojów. Zajmujemy się również zabudową całych ścian i dla miłośników klasyki mamy różnego rodzaju wzory paneli ściennych, które są z różnych rodzajów drewna i w różnych konfiguracjach. Pozwolę sobie zaznaczyć, że używamy tylko i wyłącznie polskiego drewna i one są zawsze wykonane ręcznie. Każdy element przez nas jest dopracowany. Staramy się, żeby klient był zadowolony i żeby włożyć w to całą serce i duszę. Państwa projekty są naprawdę niesamowite, tworzą świetne wnętrza, świetnie się prezentują. Skąd zaczerpnęliście inspirację do tego, aby tworzyć takie projekty z drewna i z jakiego drewna tworzycie? Inspiracją jest przede wszystkim samo drewno, ponieważ jest to materiał, który my kochamy i bardzo czujemy. Tak naprawdę jak bierzemy jeden element drewna, to rzeczywiście widzimy tam już pewien obraz, który można przedstawić na kilka różnych sposobów. Inspiracją jest też sama rozmowa z ludźmi, którzy mieliby życzenie posiadać taki obraz, ponieważ mamy świadomość tego, że luksusowym towarem jest ten, który jest unikatowy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju, więc zawsze staramy się dopieścić każdą osobę, żeby czuła się wyjątkowo i żeby miała coś, co jest niepowtarzalne. Więc to też jakby jest dla nas inspiracją i taką motywacją do pracy. A z jakiego drewna, z jakich produktów tworzycie? Korzystamy zawsze z polskich zasobów, ponieważ uważamy, że pod względem estetycznym możemy wyciągnąć z niego bardzo dużo i walory estetyczne są niesamowite. Między innymi jest to modrzew, jest to sosna i świerk. I tak jak za nami znajdują się projekty między innymi wykonane ze świerku, możecie Państwo zobaczyć, że możemy nadać mu zupełnie inny charakter, korzystając tak naprawdę z tego samego materiału. To już jest kwestia indywidualna, w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać końcowo. Jaki rodzaj drewna najczęściej wybierają klienci do swoich projektów? No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna. Tak naprawdę ta koncepcja czasami bardzo się zmienia w czasie rozmowy bądź dostarczonych próbek. My ściśle współpracujemy z klientem, słuchamy jego potrzeb, bierzemy pod uwagę to, jakie jest wnętrze i gdzie docelowo ma się ten projekt znajdować. Te koncepcje się zmieniają, ponieważ klienci sami są zaskoczeni efektem, jaki możemy uzyskać z innego rodzaju drewna w inny sposób. Więc jakby tutaj u nas jest pełna współpraca i możliwość dostosowania tego jeszcze troszkę inaczej. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzymy powodzenia, a ja dziękuję za uwagę.